No jak ja zawsze mówię, że nie jestem, no, bo tam wiele życzeń, jeszcze tam tak, no nie jestem pewny swojej umiejętności, siebie, nie mam takiego, nie mam takiej pewności przede wszystkim i no nie najlepiej się czuję, ogólnie też fizycznie no dużo nie trenowałem, także no dużo jest naprawdę przede mną i muszę naprawdę dużo pracować teraz w ostatnich tych meczach, żeby po prostu się jeszcze tak jakoś pokazać tutaj i żeby jeszcze w paru meczach zagrać. No, myślę, że miałem, ale ogólnie tak na prawie tam nam mówiono, że żeby tam strzelać w dół i po ziemi, bo on już no, ma swoje trochę lata i po prostu to takie piłki po ziemi, zresztą to są dla niego tak to ciężkie, no bo już nie ma taki refleks, jaki miał wcześniej, no i po prostu ogólnie to nie, że ja tam miałem zakodowane, żeby się po ziemi, tylko po prostu tak się ustawiło, no. Przyjąłem piłkę, popatrzyłem, no i strzeliłem jeszcze z tego grzechodnika. No i tak po prostu się udało bramkę strzelić. No nie no, przede wszystkim bardzo cieszę, że Kamil strzelił bramkę, ogólnie jego piłka szuka i w polu karnym. Zawsze gdzie tam tylko pytanie, to on tam jest. Ogólnie tam nie widziałem, jak tam padła ta bramka. Widziałem, że tam do pustaka szedł, ale no po prostu nie widziałem, jak tam bramka zaregował, bo tak byłem zasłonięty, także do końca nie widziałem, ale no, no, no co tam więcej życzyć od napastnika. Wchodzi bramkę szczerze i no, trudno. W środę też ten pucharzek za klasę wchodzi bramkę szczerze, także no super, no oby tak dalej i żeby bramkę szczerze, tak mi tego życzę. No nie no, dla mnie to jest mecz jak każdy inny, tam grałem, ale po prostu tak jest, no dzisiaj tutaj gram i nie ma jakiegoś takiego sentymentu. Taki jest troszeczkę, no przede wszystkim, ale no ogólnie do tam, żeby tam ja komuś coś miał udowadniać, coś tam, to nie, tylko po prostu, no jest to klub, w którym grałem i tak no ogólnie się cieszę z tego, że wygraliśmy, no, czy tam byłby to Ruch, czy tam jakikolwiek inny klub, to jest to samo, bo po prostu wychodzę i walczę i próbuję bramkę strzelać, zwyciężyć, także no, to mu się dzisiaj udało i jestem z tego szczęśliwy. No z Arką zobaczymy, czy będę, nie wiem, czy tam jest czwarta kartka, ogólnie nie wiem, także no zobaczymy, nie wiem. Ja myślę, że jest, ale mówiłem, że trzecia, ale zobaczymy. No, jeżeli będę grał, to będę się starał, żeby bramkę strzelić. No, jeżeli nie, to trudno. Jeżeli też będę na tym, no nie wiem. Jeżeli dostanę szansę grania, no to naprawdę wszystko zrobię, żeby dobrze zagrać, żeby bramkę strzelić. No, naprawdę będę miał pojęcia, czemu na wiosnę gramy tak, jak gramy. Ale przy szczęściu, jakbyśmy wykorzystali tą sytuację, którą podawałem do Franka, jakbym się lepiej zachował, to byśmy prowadzili 1-0 i nie wiadomo, jakby wtedy mecz się ułożył. No cóż, nie. Bramki strzeliliśmy i zaraz straciliśmy jedną bramkę. Z niczego praktycznie ta bramka wpadła i 1-0, no i ciężko zaczął się nam grać. Staraliśmy się, no ale nic nie chciało wpaść. W drugiej połowie też oddałem strzał. Kaszmarek też jakoś, nie wiem, zasunięty był jakoś. Palcami wyciągnął tą piłkę. No cóż, no, przegrywamy na wyjazdach. Nie potrafimy naprawdę, każdy nie potrafi sobie z głowy tego wziąć, że czemu tak jest, dlatego zagramy słabiej niż u siebie. Ale całe szczęście, że u siebie gramy dobrze. Gdybyśmy grali tak jak na wyjazdach, to ciężko by to było. Nie no, widzimy, że te drużyny praktycznie wszystkie też jakoś mecze wygrywają. Do miejsca wrażenia, nie wiem tam, ile tam mamy punktów przewagi, ale no mówię, my nie patrzymy na to, myśleliśmy tutaj do Śląska dzisiaj doskoczyć i mieliśmy swój cel, żeby 6. miejsce zająć, no, ale niestety ciężko będzie. No ale mówię, ja liczę, że będziemy w następnym meczu tak samo grać, jak u siebie gramy i przynajmniej to będziemy wygrywać, a na następny mecz z Lechem, no wierzę, że też powalczymy, no i że się wygramy.
nie myślimy. W ogóle o tym nie myślimy. I dlatego myślę, że wydaje, że wyniki nawet są dobre, jak na to, co prezentowaliśmy wcześniej na zgrupowaniach. W tym meczu zdobyliśmy, w tej rundzie zdobyliśmy 13 punktów. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Ale mówię, jak przybliżamy, to przybliżamy minimalnie 1-0. Dzisiaj jako 2-0, pierwszy mecz przyjęliśmy 2 bramki. Z Piotrem się znamy już trochę lat i miło było się spotkać. No na razie Piotrek prowadzi ze mną 2-0 w tych takich małych statystykach, bo kiedy grał w Koronie, ja grałem w Elite, to Korona wygrała 1-0, no i dzisiaj wygrał 2-0 i życzę mu wszystkiego najlepszego, żeby dalej grał tak jak gra. I kiedyś moja przyjdzie, że ja będę się cieszył, a Piotr będzie spokojny. Mam nadzieję, że tak będzie. No powiem szczerze, że nie wiedziałem, że zagram setny mecz, nie wiem, to są wszystkie chyba mecze liczone razem z pucharami i tam z innymi meczami, może w młodej klasie, na pewno udany, bo wygrany, każdy by się z tego cieszył i na pewno cieszy ten wynik, bo mówię, bo dzisiaj dążyliśmy do zwycięstwa i byliśmy to na boisku walką i chęcią zwycięstwa, to po pierwsze. No powiem w ten sposób, że te mecze, które graliśmy, to ten mecz, co dzisiaj zagraliśmy, wygląda podobnie. Graliśmy piłką, tworzyliśmy sytuację, tylko mówiąc, zabrakło tych bramek, które decydują o wyniku. Jeżeli często też goniliśmy wynik, bo przegrywaliśmy na przykład 1-0 i mówię, wtedy się ciężej gra, bo zespół się cofa i trudniej strzelić bramkę. A mówię, dzisiaj stworzyliśmy dużo sytuacji, cieszymy się z 2 goli, choć mogliśmy strzelić więcej. No na pewno byłoby sensu jeździć w domu z powrotem, bo gramy w środę, drugi mecz pucharowy, półfinałowy pucharu Ekstraklasy, więc zostaniemy tam praktycznie tydzień czasu. Zagramy z Arką 2 mecze. No i jak do tego meczu podejdziemy, na pewno z chęcią zdobyczy, mówię w pucharze, to żebyśmy przeszli do finału, a w lidze żebyśmy wygrali i dalej łapali te punkty. Nie powiem, to no, dwie osoby, które wymieniłeś, to na pewno różnią się grą, ale mówię, no każdy wynik jest potrzebny. Szkoda, że Sebastian wypadł na tą chwilę, bo na pewno dużo wnosi do zespołu. Potrafi strzelić, potrafi zagrać, więc Krzysiek to samo, mówię, dużo walki daje. Dzisiaj zrobił ładną akcję, zagrał do WK, gdzie padła bramka. Mówię, każdy z nas coś nosi do tego zespołu i to jest najważniejsze, bo nie ma tak, że jeden wypada i nie wiadomo co robić, więc mówię, no tutaj jest szeroka kadra i każdy chce grać i dlatego to tak wygląda, mówię. No nie widać, bo nie dopuszczam takiej myśli, że będę się tym tłumaczył, że tak gram słabiej, to może być powód mojego nieprzygotowania do sezonu. Próbuję grać, mówię, w każdym meczu na 100% i dawać się wszystko. Na razie to tak wygląda w miarę dobrze, więc ja się z tego cieszę. Mówię, może nie widać, ponieważ o tym nie myślę, więc też jest jakiś tam czynnik pozytywny.